Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotowałem przepyszne danie kuchni wegetariańskiej. Będą to kotlety z kaszy jaglanej, z brokułami, a to wszystko położyłem na przepysznym, delikatnym, kremowym sosie z suszonych pomidorów. No i zrobiłem też taką chrupiącą sałatkę z cukinii. A jeżeli lubicie dania wegetariańskie, to muszę Was zaprosić na nowy kanał Doradcy Smaku, bo tam zrobiłem najlepsze falafel z ciecierzycy na świecie. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. A ja zabieram się za przygotowanie tego dania. Zapraszam! Przygotowanie naszych kotletów musimy zacząć oczywiście od brokułów. Brokuły musimy zblanszować, czyli szybko ugotować. Wrzucamy brokuły do gotującej się wody i gotujemy je dosłownie przez 3 minuty, bo chcemy, żeby nasze brokuły zachowały piękny kolor. I przy okazji one oddadzą ten kolor do naszych kotlecików jaglanych. Tak więc musimy poczekać, czekamy chwilę, a ja Wam pokażę, co tutaj się wydarzy. Tutaj mam ugotowaną kaszę jaglaną. Spójrzcie, żeby ugotować kaszę jaglaną, na początek musimy ją dobrze wypłukać, a później gotujemy ją przez około 10 minut i najlepsza właśnie kasza jaglana jest do kotlecików, kiedy jest zimna, bo wtedy nam się nic nie rozwali. Dobrze, czekamy jeszcze 2 minuty na nasze brokuły i będziemy je wyciągać. Po 2 minutach gotowania, spójrzcie, brokuły są już gotowe. I wrzucamy je do lodowatej wody, bo chcemy zachować ten kolor. To jest dla mnie w tym momencie najważniejsze. Dzięki temu nasze pyszne kotleciki jaglane będą miały przepiękny kolor. Spójrzcie. Jest zielony. Jest idealny. Taki właśnie powinien być. Dobrze. Niech ten brokuł sobie ostygnie tutaj. Potrzebuje on 2 minuty, a ja w tym momencie pokażę Wam, jak przygotować sos. Sos, który jest bazą wielu dań wegetariańskich i może posłużyć jako niesamowite szybkie danie. Spójrzcie na to. Bierzemy, otwieramy suszone pomidory w oleju z ziołami. Dodajemy trochę tego oleju, w którym siedzą nasze pomidory. I pamiętajcie, nigdy nie wylewajcie, nigdy nie wylewajcie tego oleju. Ja zawsze smażę na tym oleju na przykład kurczaka albo inne rzeczy, indyka, bo on jest niesamowicie aromatyczny. Dobra, mamy tutaj kilka pomidorów. I do tego dodajemy jedną cebulkę pokrojoną w kostkę i troszeczkę czosnku, też pokrojonego w kosteczkę. To wszystko teraz musimy podgrzać i poczekać, aż delikatnie nam się to podsmaży. Cebula nam się podsmażyła. Wygląda to dobrze. Więc co robimy? Dodajemy słodkiej śmietanki. Spójrzcie. Za chwilę będziemy to mielić, ale teraz chcemy, żeby pomidory puściły wszystkie aromaty do tego sosu. W międzyczasie możemy też zmielić nasze brokuły. O, bo to trochę nam zajmie. Brokuły mamy zmielone, więc możemy przejść do przygotowania naszych kotlecików. Dajemy nasze brokuły do kaszy jaglanej. Popatrzcie, to są proporcje takie mniej więcej pół na pół. Tak. Do tego dodajemy też mąki kukurydzianej. Dzięki temu nasze kotleciki będą bezglutenowe. O. Nie tylko będą wegetariańskie, ale będą też bezglutenowe. Musimy też dobrze przyprawić nasze kotleciki. Ja tutaj dodaję paprykę wędzoną, która nada naprawdę super aromatu do naszych kotletów. Do tego dodamy trochę soli czosnkowej i przyprawę curry. O, na taką ilość wydaje mi się, że jak dodamy 2 takie łyżeczki curry, to będzie wystarczająco. No i jeszcze dodajmy coś, co nam zwiąże to wszystko, czyli jajko. Dobra. To musimy sobie wymieszać, bo z tego powstaną nasze przepyszne kotleciki. A teraz przejdźmy do sosu. Co robimy z sosem? Sos musimy zblendować, zmielić na gładką masę i jeżeli sos będzie zbyt gęsty, to dodajemy do niego wody. To wszystko zależy od ilości suszonych pomidorów, jaką dodaliście do waszego sosu. Mielimy. Tak naprawdę możemy przejść teraz do kształtowania naszych kotlecików. Zrobimy je niezbyt duże. No. I obtaczamy je oczywiście w mące kukurydzianej. I tyle. Wrzucamy je teraz na gorący tłuszcz. Hop. I smażymy z każdej strony. Tak jakbyśmy smażyli zwykłego mielonego. W międzyczasie, jak nasze kotleciki się smażą, to pokażę Wam, jak przygotować szybką sałatkę z cukinii. Spójrzcie, bierzemy cukinię, obieraczkę i robimy sobie takie wstążeczki. Tak. Ale nie podamy ich surowych. Żeby nasza cukinia zmiękła, musimy je posypać solą. Delikatnie. Hop. Dodajemy sól. I do tego musimy dodać jakiś kwas. Ale na przykład sok z cytryny albo ocet z białego wina. Ja używam zwykłego soku. I marynujemy je w tej soli i w tym soku z cytryny. Zamieszajmy je 2 razy. Za 5 minut one zmiękną i pokażę Wam, jaki dadzą fajny efekt. Kotlety już są usmażone, więc możemy je wyciągać. No i wykładać nasze danie. Spójrzcie. Wyglądają fajnie. Są chrupiące z wierzchu. I teraz możemy wykładać nasze danie. Na miseczkę albo na jakiś fajny talerz wykładamy na samym początku nasz sos przepyszny z suszonych pomidorów. Naprawdę przygotujcie sobie taki sos, jeżeli macie tylko śmietankę i suszone pomidory w domu, bo możecie go wykorzystać do wielu dań. Możecie zrobić wegetariańskie pulpety i zanurzyć je w tym sosie, albo możecie zrobić zwykły makaron i wykorzystać sobie taki sos. To jest naprawdę przepiękna rzecz. Na sam dół dodamy kilka ribonsów. Zrobimy sobie taką sałatkę z naszej cukinii. O, popatrzcie. Hop, hop, hop. Tutaj mamy kotleciki. No i dookoła ja sobie zwinąłem takie delikatne, o, piękne kawałki cukinii. W tym daniu naprawdę bardzo dużo się dzieje, bo bardzo dużo się tutaj chrupie. Jest ta chrupiąca sałatka, te kotleciki są też bardzo chrupiące. I tak wygląda moje danie. Jestem z niego naprawdę dumny. A jeżeli Wy lubicie inne wegetariańskie dania, to zapraszam Was na nowy kanał Doradcy Smaku, bo tam właśnie przygotowałem najlepsze na świecie falafel z ciecierzycy. Tak więc zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Ja się z Wami już żegnam, bo idę jeść. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.